3 lata pracy, prawie 800 stron, syntezy o dolnośląskiej prozie, poezji i dramacie, sylwetki kilkudziesięciu autorów, teksty o 12 miastach regionu i dolnośląskich czasopismach. Ukazała się antologia Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku. W książce znalazło się miejsce dla Bielawy, mówiąc ściślej literackiego życia miasta i działalności klubu Pozytywka. Oj, praca była benedyktyńska, bo pisaliśmy o tak wielu autorach i tak wiele osób pisało, współtworzyło tę książkę, że opanować to wszystko to było naprawdę wielkie wyzwanie dla całego zespołu redakcyjnego. Projekt dosyć gigantyczny, stron jest prawie 800, obejmuje też podsumowanie działalności literackiej 12 miast okręgu, w tym Bielawy. Oprócz Bielawy jest też Świdnica, Strzelin i wiele innych miast. Jakby projekt unikatowy w skali kraju, jak sądzimy, nie było w ciągu dekad ostatnich projektu o podobnym rozmachu, więc na pewno jest to rzecz, która nie ma odpowiednika w tym momencie, więc można powiedzieć, że staraliśmy się przetrzeć szlaki. A czemu tak chcieliśmy zrobić? Ponieważ uważamy, że Dolny Śląsk jest cenny literacko i w jakimś tam sensie warty podsumowania. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury imienia Tymoteusza Karpowicza przygotowała przewodnik po Dolnym Śląsku, jakiego jeszcze nie było. Dokładniej mówiąc, jedyne w swoim rodzaju wademekum po ostatnich 20 latach literackiego życia okręgu. Pomysł pojawił się już w momencie, kiedy powołaliśmy fundację imienia Karpowicza. No, wynikało to z tego, po pierwsze, że wydawał się nam dziwnym fakt, że nie ma takich podsumowań, a jest to potrzebne z wielu względów. No, jeżeli się chce przyswoić jakąś wiedzę na temat prozy, poezji czy dramatu polskiego, ogólnie o działalności literackiej, no to jest najlepszą drogą jest właśnie zrobienie czegoś, co poddaje analizie autorów i ich sylwetki i działalność, ale też mówi o działalności okręgu. Jest spory wybór materiałów, czyli mamy też możliwość, żeby czytać te teksty, te wiersze i te fragmenty powieści. Dla mnie najważniejsze była odpowiedź na pytanie, czy istnieje coś takiego jak fenomen literatury, która powstała na Dolnym Śląsku. To znaczy, czy Dolny Śląsk się jakoś różni od reszty Polski? Trochę odpowiadamy na to pytanie, ale nie wprost. Sądzę, że literatura powstająca na Dolnym Śląsku jest trochę inna niż ta warszawska, niż ta krakowska i mi się to bardzo podoba. 3 lata pracy nad zbiorem tekstów opiewały w różnego rodzaju historie, które związane były głównie z pieniędzmi. Momenty kryzysowe to jak sfinansować tak dużą książkę. Nie mieliśmy na to żadnych pieniędzy i pomysłu na zdobycie pieniędzy. Po prostu czuliśmy potrzebę, żeby taka książka powstała. Ja sam czułem, chciałbym coś takiego przeczytać, takie kompleksowe opracowanie. Pieniędzy nie mieliśmy 2 lata, dopiero po 2 latach się okazało, że mamy środki z ministra i z gminy Wrocław na wydanie książki, która jest dosyć gigantyczna. Książka prowokuje do refleksji nad pojęciem lokalności i jest próbą odczarowania tej kategorii. Łączy w sobie akademicką perspektywę krytyczno-literacką z tekstami o zacięciu eseistycznym. O tym, że warto sięgnąć po tę pozycję, przekonuje autor. Jest to książka, jest to projekt niedowiary, który się udał. Mamy takie wrażenie i sam fakt, że się nam udało po tych 3 latach skończyć i żyjemy, jesteśmy z tego zadowoleni, świadczy o tym, że operacja się udała, pacjent żyje. Redaktor Grzegorz Czekański jest urodzonym bielawianinem. W książce zamieszczona jest również informacja na temat Huberta Klimko-Dobrzanieckiego, pochodzącego z tego miasta, który do przed laty był nominowany do Nagrody Nike.